nie jestem klocuchem. Nie wyglądali tak samo. Cześć. Powiedz coś. Kwa, kwa, kwa. La, la, la. Ja pierdolę. Powiedz o sobie. Nie, ty powiedz o sobie. Ale ja pierwszy zapytałem. Mam na imię Mateusz i mam laga mózgu, bo gadasz jak pojeb. A czy nie jest tak, że mój głos wywiera terapeutyczny wpływ na odbiorcę, kojący wpływ, niczym bryza morska? Nie kurwa, bryzą morską to ty nie jesteś i wypierdalaj. A czemu tak rączką kręcisz? Co ty, jak ty się zachowujesz? Naśladujesz? Bo ty kurwa jak nie jesteś bryzą morską i wypierdalaj. Ile masz lat? Jestem młodszy od ciebie, ale ci powiem, że wypierdalaj. A ja mam na żywo transmisję, więc nie mów tak. A mnie to jebie. Wypierdalaj. Jesteś hejterem. Tak, jestem hejterem. A zachowujesz się jak zdarta płyta, bo mówisz ciągle to samo. Coś więcej powiedz. O mnie zaśpiewaj piosenkę freestyle. Szkoda słów na ciebie. Zaśpiewaj o mnie, proszę. Piosenka się spierdoli, jakby do tebie śpiewał. No to wymyśl o mnie piosenkę. No to musisz podać link do kanału. Haha, kurwa. I powiem, jaki mam kanał. Napiszę. Proszę. Jeszcze mam taki kanał, bo mam dwa kanały na YouTubie. A, dobra, to kurwa, to chuja masz nie widzów. Przecież znam cię, kurwa. Co? Ty refleks. Znam cię. Skąd mnie znasz? Kurwa, stamtąd. Z internetu? Z internetu, no. Taki głos rozpozna się, kurwa, wszędzie. Myślę, internet... że rzadko masz dostęp do internetu. Czy jakieś masz często kary od rodziców? Nie. Nie? Nie, nie, bo... Bo wyglądasz nie, troszkę nie, jak taki skrzywdzony życiem. Może. A co się stało? Opowiedz. Co się złego stało? To się stało, że cię kurwa zobaczyłem. Czyli to było takie dla ciebie terapeutyczne wydarzenie? Nie, raczej zlagowało mi to mózg. A możesz mówić normalnie, czy nie? Ale ja mówię normalnie i pięknie śpiewam. No to śpiewaj, kurwa. A jak miałeś na imię, bo zapomniałem, Mateusz. No. Mateusz, Mateusz, la la la. Mateusz, Mateusz, hejter. Mateusz, Mateusz, hejter. Nie będzie więcej hejterem. No dobra, zajebiste. Powiem ci, jeszcze bit dołożyć, będzie dojebany. Mateusz, Mateusz. Tylko będziesz grzeczny dla każdego. Nie, ja będę kim będę chciał, kurwa, kim, będę tu kurwa. A kim będziesz z zawodu? Powiedz mi, chłopczyku. Kurwa, nie wiem. Może jakimś pracownikiem, robotnikiem, na przykład budowlańcem albo drogowcem? Nie, raczej nie. To kim? Jakie masz zainteresowania? Nie potrzebuję pracy. No to może za granicę planujesz wyjechać, wyemigrować i tam pracować? W Polsce nie trzeba pracować, żeby zarabiać. Nie rozumiem, obawiam się. W Polsce nie trzeba pracować, żeby zarabiać. No nie rozumiem tej treści, wytłumacz. No normalnie, nie musisz pracować, żeby zarabiać. A, czyli Polski ciebie utrzymują rodzice, tak? Nie, polski rząd jest tak głupi, że nie musisz pracować. Nie rozumiem. No kurwa, no to właśnie musisz dojść do tego. A już wiem, kim będziesz. Będziesz menelem z zawodu. Nie. Będziesz pod sklepem żebrał.
Nie. Chociaż dobra fucha, powiem ci, idzie zarobić, kurwa. Ciekawe, ciekawe. Nie, musisz teorię bardziej poćwiczyć, teorię, wiesz. Teorie to znaczy jakieś odzywki do ludzi? To znaczy, kurwa, musisz popatrzeć, jak wygląda polski rząd, to będziesz wiedział, jak zarobić bez pracowania. Co, o czym ty mówisz? Czemu mówisz o polityce? Ja o polityce nie chcę rozmawiać, nie rozmawiam. Dobra, to nie będziemy rozmawiać o polityce, będziemy rozmawiać o tym, jak bardzo jesteś, kurwa, głupi. Jestem bardzo mądry. Nie chuja. Hagwart ukończyłeś, kurwa? Hogwart? Nie. Nie, przyjęli mnie tylko na mietłę. Do Hagwartu i tyle, żeś z Hagwartu widział, ty kurwa, pecie. Nie jestem sprzątaczem ani woźnym z zawodu, absolutnie. A kim? Nie mam pracy, ale jestem studentem 4. roku prawa. Ukończyłem szkołę policjalną opiekuna medycznego, technika farmaceutycznego. Jestem na 2. roku studiów z pedagogiki Powiem ci tak, resocjalizacyjnej. powiem ci tak, Jestem na jak ty 4. pójdziesz na semestrze rozprawę i szkoły sędzia cię zobaczy. policjalnej, technik ochrony fizycznej osób i mienia. Jestem na 2. semestrze kwalifikacyjnego kursu technik Zamknij pizdę. weterynarii. Patrz, teraz ci powiem inną rzecz. Jak ty wejdziesz kurwa na rozprawę i sędzia usłyszy twój głos, to pierdolnie ze śmiechu i rozprawa będzie odwołana. To znaczy, ja nie jestem zwolennikiem przewlekłości postępowania, bo powinny być Ale nie. postępowania Bez żadnej szybkie. przewlekłości, po prostu sędzia nie będzie mógł wytrzymać idioty takiego na sali, kurwa, jak ty. Żeby być, kurwa, nie, tym, adwokatem, to trzeba być człowiekiem poważnym, a Ja nie ty się myślałam, wydurniasz, żeby być kurwa. kuratorem sądowym albo sędzią. Kurator sądowy, miałbyś przejebane, gościu, te dzieci, co siedzą w patusie, to by cię, kurwa, zniszczyły, by cię te dzieci, co byś Czyli ich miał pod taki jak opieką. ty, bo ty jesteś z No. patologii, jak mniemam. No tak, i zniszczyłbym cię, kurwa, psychicznie. Chłopiec z Co takim byś głosem, ja zrobił pierdolę. złego? Opowiedz. Ty byś wjechał, kurwa, na jakąś dzielnicę, do jakichś dzieci, to by cię zniszczyły psychicznie przez taki głos. Ojejku, Człowieku. jejku. Dobra, spierdalam, bo nie chce mi się z tą gadać, bo ty pierdolisz takie koce Dobranoc, po łbie. chłopczyku. A w ogóle to nie zapytałeś nawet, ile mam lat, więc o chuj ci chodzi. Ile masz lat? Ja mam 24. A ja 17, więc nie chłopczykujesz już. No, rzeczywiście już jesteś prawie pełnoletni. No, baba w sklepie o dowód nie pyta. Dobra, spierdalam. A czemu? Bo kurwa nie chcę mi, bo ty jesteś człowiekiem takim, kurwa, jakbyś gadał normalnie, a nie tym głosem Ale ja zjebanym, tylko już z mam kłopu. taki głos. Przecież widzę, kurwa, jak ty mówisz, człowieku. No, mówię tak jak dobry przyjaciel, taki terapeuta, badacz społeczeństwa. No i co zbadałeś na Omegle? Co wybadałeś na Omegle, kurwa, badaczu zajebanym? Zadając pytania, badam społeczeństwo tutejsze. I co, kurwa, wybadałeś z tych A to jest wybadowanych już badań? moja prywatna sprawa. I tak byś nie Chuja, żeś wybadał, zrozumiał, bo jesteś za w głupi. swojej główce byś nie zrozumiał. Nie, to A ty nie wiesz, że zrozumiesz. mam bloga To ty nie Bartek rozumiesz. Robisz z siebie, Garkowski kurwa, durnia w internecie. blogspot.com. Robisz z siebie durnia w internecie i za to ci płacą. Te kurwy, co siedzą przed tym ekranem, płacą ci za to, że robisz z siebie debila. Ty to rozumiesz? Co ty mówisz? Uspokój się. No, robić z siebie debila i dostawać za to hajs. Ludzie, wy mu nawet tych donate'ów nie wysyłajcie, bo on tylko z siebie robi durnia, wy mu kurwa ślecie A kasę. jakie ostatnio złe uczynki popełniłeś, zrobiłeś? Co złego zrobiłeś? Najgorszym uczynkiem było wejście tu i spotkanie ciebie, kurwa. Dlaczego? Bo jesteś jebnięty. A czemu tak rączkami tak pokazujesz? Co to ma znaczyć? Bo mam ADHD i o chuj ci chodzi. Co? Masz ADHD? Co? No, i chuj? Masz Jakiś problem? rodzeństwo? Nie, będę ci mówił, kurwa, bo ty jesteś pedofil, typowy taki pedofil, kurwa, z knelu zjebany. Siedzi w okularkach, kurwa, na fotelu skórzanym. Kurwa, w tym... Nie, weź człowieku, wypierdalaj, powiem ci tyle. Dobrze, do widzenia. Bo nie będzie tak na mnie mówił organizm. Absolutnie.
Ja zaraz kończę tego live'a, bo mało donate'ów było i jest już późna godzina.